Potęga szkolnej 17 w marcu 2019 roku wyraźnie zachwiała się, ale wciąż stanowiła ogromną siłę. Przeczuwając liczne zagrożenia, które miały uderzyć w Belweder, marszałek Podlaski rozpoczął szkolenie elitarnych oddziałów zwanych szkolnymi szeregami. Idę trykować, ale powolutku. Były to fanatyczne jednostki całkowicie oddane Krzysztofowi. Możesz walić. Dobra, już. No tam chcę pokazać przewodniczącą rozgrzewkę. Dobrze, już? Stawiamy się. Dla drużyny. A ten co to? On jest najlepszy, on widzimy. A ten co? Halo? To jest... Do rozgrzewki już. Analysterien. Biegnę koło mnie. Sam biegaj. Wypisz. Przysiady, proszę. Lepiej do ziemi, ten czerwony. Wymachy możemy? Wymachy też, proszę. Na obydwie nogi? Na obydwie nogi, proszę. Dobrze. Skrętu w kony możemy? Możecie. Dobra. Chciałem to powiedzieć. Dobrze. Teraz baczność. Kulminacyjnym punktem ich wyszkolenia był tak zwany skok wiary, podczas którego musieli przemierzyć nad marszałkiem, nie zahaczając go. Skok miał nie tylko wymiar symboliczny, ale i praktyczny, gdyż marszałka łatwiej było przeskoczyć niż obejść. Seba skacze! O cholera, będzie skakał! Seba! Seba! Skakaj, cholera! Seba! Skakaj, cholera! Już? Zawodnicy, stańcie tu! I tu, włoń sobie ręce. A to nie walka! Już! A to... Dobra, dobrze. Na razie stop. Przepraszam bardzo, ale ogółem chciałem powiedzieć, że ja Ciebie znam, ale ogółem źle się na jakiś temat po prostu wypowiadałeś się na mój temat i po prostu o co Ci chodzi? A, to jest scenka. Dobrze. Niech pan major wytłumaczy, o co się boksie. To miało być program instruktażowy. Przypominam. Boksie? Tak. Proszę wytłumaczyć. To nie, my się nie będziemy bić. My się nie będziemy bić. To ma być tenis. Niech pan powie, jak uderzać, a pan kolana trzyma. I major będzie uderzał w tu. Jak tak, uderzać? Niech pan mówi, jak uderzać. Wytłumacz. Gdzie ten przeciwnik? Tu już do mnie. Ralf? Jednak to wszystko zostało przedsięwzięte dużo za późno. W marcu 2019 roku już nic nie mogło powstrzymać tego, co na szkolną miało nadejść. W tamtych latach ogółem trochę trenowałem boksu i chcę pokazać, jak to się mówi, jak to po prostu, jak ktoś nie pasuje, to walisz o tak. O tak walisz. I schaka, i pada klient. I tak walisz, i tak, to i jest? Tak. Tu jest otwarte. Nie ma czego. Ale coś moje nie padła. Padnie. Jakbym ci trafił, to byś padł, no cholera. Ale ta nie padła. I tak to powinno. Dobra, wytłumacz. Co ty palasz? A co? Ty jest mądry? Weź zabierz mi tylko. Ale to jest nasze. To samo ty. Drugi. Bokser. O, powinno. Dobra, wytłumacz. Ty patrz. A co? Ty jest mądry? Weź zabierz mi tylko. Ale to jest nasze. To samo ty. Drugi. Czarny marzec. Część pierwsza. Historia bywa przewrotna. Lata temu to Krzysiek z Bogusiem przy pomocy gumowej pały przepędzali ludzi bawiących się na polu przy torach, a teraz, gdy mu na starość zebrało się, by tam przebywać, został również przegnany. Mnie za grzdetę z tyłu i kurwa na ziemię. Panie Krzysztofie, ale jak pana złapał? Niech pan pokaże, jak pana złapał. O tło. O. I tak odrzucił. O glebę. Ale to, dusił pana? Co pan robił? Dusił. 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 I szanowny pan tu, on
jest ubrany, był ubrany w taką brązową, taką salową. Brązową. Naprawdę ciemno-niebieską kurtkę taką. Nie talianową, tylko normalną. Tak. I był dżinsy, w dżins, w dżinsach, w spodniach był i on gdzieś tak około 2 metrów wzrostu ma, bite i szanowni państwo, jest wezwany radiowóz, czekam na radiowóz przyjazdu. No i będziemy poszukiwać tego człowieka i odpowie naruszenie cielesnego mego ciała, wyganianie moich widzów z boiska. Nie miał prawa wygonić, bo to nie jego boisko. Ja chcę, żeby ten bęben, jak wy nazywacie, spadł czym prędzej dla mnie. Żeby był chudszy tak jak mają. Bo to chudszy człowiek jest lepszy, a taki człowiek to jest ledwie się powraca się i tak dalej. Ja wychodziłem, mówię, a co to jest? My tam, gdzie dzieci się bawią, tam nie wchodziliśmy. Nie. Obok teren jest. Na trawie jasek, jest. Obok trawa. Teren jest teren trawa, gdzie tam, gdzie tam bramka była zamknięta, i my nie wchodziliśmy tam nawet. Nie dotykaliśmy. Przewodniczący wyciąga wnioski, że jest tak ulany, iż nie potrafi się agresorowi odwinąć, więc podejmuje decyzję o schudnięciu. Pomysł dobry, ale niestety powzięty zbyt późno. Cukrowy zegar w jego organizmie już tykał. I do mnie zaczął, ja mówię, a co? My nie wchodziliśmy do przedszkola, my tam nic nie robiliśmy. Po prostu my na terenie, tam trawa, piasek i wszystko to było robione, nie było niczego złego robione, po prostu była bramka otwarta i po prostu my weszliśmy sobie na świeżym powietrzu. I mówi major, a co, mój kolega jest? Jego tak, my go tak złapiemy. Szanowni państwo, zaraz ma być radiowóz policyjny i postanowiłem sobie schudnąć i tak dalej, bo mówicie, że ja bem, to ja chcę pokazać, że ja umiem spot uprawiać, czy tam wszystko uprawiać. On chwycił mnie i co? Chwycił mnie, a ja go za klapy i porwał sobie spodnie i tak. A mówi, oddasz mi za spodnie. Nie, ja jak ci nę, teraz z prawej jak ci nę, w brodę. Pajacu. Brawo, majorze. I człowieku, nie pędź się tutaj, bo to nie jest nie twoje. To jest pan Sławek, tak jak major powiedział. Niech przyjdzie. To kiedyś mnie obrażali, on za bardzo nie obrażał, bo on się rzucił do mnie i po prostu łapał, chciał mnie złapać, chciał mnie powalić, a nie wyszło mu po prostu. Złapałem tak samo jak on mnie złapał i po prostu wyciągnąłem go z bramki i porwał spodnie. A żeby on był tutaj, to bym po prostu nie chciało mi się coś robić, uciekł, to bym go tak rozjebał. Tak będzie rozjebany. Major jak zwykle jest bardzo odważny po fakcie, ale jak typ trzymał konona za kark na glebie i miał zajęte obie ręce knurem, to Suchy nie wpadł na pomysł, żeby znokautować całkowicie odsłoniętego agresora. Bo prawda jest taka, że Szyjor jest jedynie mocny w gębie i potrafi podskakiwać, rzucać się i wygrażać, tylko z bezpiecznego legowiska Belwederu. Zwróćcie uwagę, że buduje on taką narrację, jakoby wyrzucił własną siłą napastnika zza bramki, co by świadczyło o zwycięstwie. Ale jakimś dziwnym trafem to oni się zwinęli z miejsca, w którym ćwiczyli, co jednoznacznie pieczętuje zwycięstwo jednego samotnego wojownika nad kilkuosobową ekipą trenującą na powietrzu. Nawet jeśli faktycznie rozdarł sobie przy tym spodnie, to w pojedynkę rozgromił całą grupę, uzyskując zamierzony cel. Warto zwrócić uwagę, że kolejny raz w 2019 nietykalność cielesna Kononowicza zostaje naruszona. Najpierw dostał liścia od sąsiada, a teraz został zglebowany. Następnie major udaje, że wczorajszy drunk stream to były oczywiście żarty, on tylko udawał, bo przecież on alkoholu nie pije. Mieliśmy widzów, właśnie był na ostatnim filmie jest właśnie kawałek jego pokazany, on jest, to właśnie Krzyśka tam na ziemię, a jak tam bramka odchyla się cały ten i po prostu ja powiedziałem, że po prostu my tam gdzie przy szkole, tam nie wchodziliśmy, tylko po prostu obok jest plac i tam sobie po prostu byliśmy, sobie ćwiczyliśmy różne rzeczy, sobie nagrywaliśmy i to jest nagrane, że nie wchodziliśmy tam, co do dzieci. To po co
państwo to zrobiło. Na klucz zamykać, to u nich woźny będzie i otwiera nich. A wczoraj, co nagrywałem, to ja specjalnie tak zachowywałem się, że po prostu ja pijany jestem. A to tyle puszek wody można nalać w pustyni, można pić. 10 marca major twierdzi, że wszystkie jego kłopoty to wina Krzyśka, po czym oznajmia, że sprzeda jednak Opla za 2200 i się wyprowadzi. Krzysztof sobie jedzie na komendę, a miałeś wczoraj przeczytać, nie masz na nic czasu. Te pismo, co po prostu napisałeś, to po prostu nie masz prawa. Te pismo przyszło do mnie, list. I po prostu ja powinien tym się zająć, a nie ty. Ty nie jesteś dla mnie żadną osobą. Ty tu zrobił, ludzie gadają, że gej, jakiś nie wiadomo kto. Ty to tak właśnie, nie. Ty powinien za to odpowiadać. Ja to przez ciebie tutaj wszystko się dzieje. I pójdzie samochód, o właśnie, niech ja nie mam numeru. Ty numer brałeś do tego, co chcę. Z Nowego Miasta będzie na pewno będzie oglądał. Zaraz znajdę. I za 2,2 sprzedam tobie i już będę miał z głowy. Ja na nic nie będę jemu tu niczego. Jeszcze kamery pójdą. Usuną jeszcze się kamery niedługo. I ja wyjadę z tego Białegostoku. Będę miał dosyć. I może dla policji powiedzieć, że już mnie się pozbywać niedługo. Ziemniaczki ci kupiłem, jeszcze są, to będziesz sobie gotowo, będziesz sobie jadł. Chciałeś się pozbyć, to się pozbędziesz. Bo już przewód gdzieś nie wiadomo. Był, przyprowadzasz gości, ktoś komórkę taką ma, to ja będę płacił, może ktoś będzie za wszystko płacił. Nie. Ja podatek zapłaciłem za lajty i za reklamy. Ty nie zapłaciłeś i temu będą ci komorki będzie cię wkręcał. No, zapłacisz za tą kamerę. Rzucił już kamerę na ziemię. O, knurze. Kamerę rzuca moją na ziemię. O, jaka komunistyczna. Jestem komunistyczny. Tak, jesteś dziadem publicznym. Tak, jestem. Nie dziwne, że przyszedł człowiek i cię chwycił. Bardzo dobrze zrobi. Znany ty tutaj jesteś. Bardzo dobrze zrobił. Konfidencka władza twoja. Tylko, że szkoda, że nie zabił. Szkoda to. Kamerę ob ziemię, o. Sama zjechała taką. Jak zjechała? Ty musiałeś dotknąć, tam cię plączesz. O, mam adwokata. W biurze interwencji obywatelskich jest wielkie zamieszanie. Panowie prowadzą już tyle spraw, że sami się gubią. Major ma jakieś wezwanie z sądu rejonowego w Lublinie. Krzysiek ze swoim prawnikiem przygotowali mu pismo, żeby na nie odpowiedział, ale ten nie chce składać pod pismem podpisu. I zdam. Jak mnie niedługo tutaj nie będzie. Czy jak chcesz, podpisujesz czy nie? Nie, do pieca. Dobra, ja ty do Marka zaniosę, bo to Marek pisał. Dopiero teraz? Dopiero teraz ty? Tydzień czasu leży, dopiero teraz przyszedł twój. Ja ci jak tylko wszedłeś, to ja mówiłem podpisz, a ty nie, jak sobie chcesz. A teraz szmatu mnie wyzywasz. Bo jesteś. Różnie mnie wyzywasz. I dziwne, że chłop chwycił Kononowicza. No, to dobry tutaj jesteś. Dobry. Ty całe życie tu mieszkasz, dobrze tutaj Władzek, ty dobrze tutaj narobił. Bardzo dobrze narobił. Że posprzedawał ludzi. Że wojsko na niecie zrobił. O, to ty zrobił. A kto? Pokażę pismo. Ale pismo? Ja też mam pisma. Ja był, moja sprawa z Presburgu. Przeciwko państwu założyłem sprawę. No. No. A później ludzie narzekają, że są kolejki w sądach. No bo skoro sąd musi prowadzić kilka spraw Kononowicza i kilka spraw Suchodolskiego, to właściwie nic dziwnego. Dodatkowo dowiadujemy się, że afera z planowaną kontrolą sanepidu w związku z podejrzeniem przetrzymywania Leonardy na strychu rozwija się w całkiem dobrym tempie. Suchodolski wyznaczony na świadka. To sprawdzali, to czy mama ta jest na strychu, ktoś głupoty ponagrywał, czy jakieś te różne rzeczy, że to ja jestem świadkiem. Do mnie tutaj żadne pismo nie przyszło, że o, Wojciech Suchodolski, wszystko szkolna 17, to, takiego czegoś się do rąk
nie uzyskałem i po prostu to jest po prostu kłamstwo, fałsz. Sam do siebie gadasz? Ja nagrywam, ty nie gadaj do siebie, jak wariaty tak gadają. Tak zawalona tłuszczem. Nie potrafi. Afera betoniarkowa, część druga. Bo miałem betoniarkę, ale już kupiec przyszedł do mnie, Meksykano. Na czterech. I kupił. Na czterech przyszedł. Na czterech przyszedł. I Krzysiek opowie. I szanowny pan, co kupił Meksykaną betoniarkę do mnie, proszę nie dzwonić. Za 700 zł kupił. No i teraz jego betoniarkę, nie jest nie moja. Dzwońcie do niego. Nie dzwońcie do mnie, bo ja już tą betoniarkę sprzedałem z powrotem dla Krzysztofa. Za 850, czyli troszkę na tym zarobiłem, z tego względu, że Krzysiek zajmuje się budowlanką. Słuchajcie, przepraszam, że z papierosem. 11 marca Konon kąpie się i jest to wydarzenie tak wiekopomne, że aż postanowił to uwiecznić na filmie oraz przy okazji wyjaśnić, kogo trzeba w niemal 50-minutowym półnagim expose. Głównie rozwijany jest wątek Meksyka, który według Konona nie był w wojsku, a potem prezydent atakuje wykop i ciśnie, że to wykopki nigdzie nie chodzą, siedzą w domach przed komputerem, a on to jeździ po świecie. Wszak był w świętej Lipce. Co, kochani moi, myję się teraz, szykuję się na jutro na policję, ale muszę się umyć, podgoliłem się, zobaczcie jak pięknie. O, kochani moi, o. I tak dalej. Ja przemyślałem i chcę zadać dla was pytanie. Dla wykopu, dla porucznika Meksykana Jarosława A. Jarosławie A. Jest co? W wojsku nie byłeś, w wojsku nie służyłeś, chustę wziąłeś od kogoś, pożyczyłeś, chwaliłeś się swoją chustą, chwalisz się, a wiesz, że stopniami wojskowymi nie można się podpierać. To jest karalne. Nie służyłeś ani w Orzyszu, ani nigdzie, z tego powodu, że nie masz książeczki wojskowej. Ja cię zapytałem, przynieś książeczkę wojskową, pokaż. Ty powiedziałeś, gdzieś tam leży. Dobra, leży. Spoczywa ona. A może w piecu ona spoczywa? Masz przyszywany stopnie, co wy przyszyłeś. Porucznik. Porucznik fałszywy. Współpracujesz z takimi ludźmi jak wykop. Te ludzie to są niepożądani. To są ludzie nieokrutni. Okrutni. Którzy umieją szkodzić dla ludzi porządnych. Uczciwy, że nigdzie nie chodzą, siedzą w domu, a wy mówicie z wykopu, że ja nie chodzę na cmentarz, na rodziny, że ja nie chodzę do kościoła. Pokazałem wam, że byłem w kościele, w katedrze Świętej Lipce. Moje serce bije do ludzi uczciwych, a nie do takich, którzy umieją znęcać się nade mną i jeszcze nad majorem. Fałszywie pomawiać, nieprawdę podawać na swoich kanałach, założyli jakiś wykop. Co to za wykop? Ja nie rozumiem tego kanału. To jest wykop, inaczej bandycki. Wykop, który umie znęcać się nade mną i nad innymi ludźmi. Pod koniec, którego wam oszczędziłem, Konon podsumowuje, że Meksyk jest z wykopu, ten gościu, co go rzucił na glebę, też jest z wykopu, a właściwie to wszyscy są z wykopu. 12 marca kończy się dobry czas dla majora na szkolnej raz na zawsze. Pojawia się Jan Rodo, furowany jako nowy lokator. Mimo iż intryga, choć długo trwała, spali na panewce, to całkowicie zniszczyła pozycję majora w Belwederze i kumulując się z innymi wydarzeniami spowoduje niesamowite następstwa na szkolnej 17. Nie jestem do końca pewien, ale chyba Janka znów przyprowadza Niemiecki na szkolną, ale pomysłodawcą, koordynatorem i nadzorcą wykonania planu zastąpienia Strusia Łosiem oczywiście był sam mecenas z Piaseczna. A żeby pan, nie, przepraszam bardzo, przepraszam pan, nie, a żeby pan zamieszkał u mnie, przypuśćmy, nie? Żeby ja nagotował dla pana, czy pan lubisz placki ziemniaczane? Bardzo lubię, ale tyle, że ja ich słodzę zawsze. Z cukrem lubię. Ale ziemniaczane? Tak. Pierwszy raz słyszę. Szanowny panie Janie, czy pan chce zamieszkać u mnie? Z
szef pozwolił, nie ma sprawy. W każdej chwili pozwolę, zamieszka. Od razu odpowiadam, w każdej chwili. Pomogę, jak mogę. No a, pan teraz gdzieś pracujesz? Teraz pracuję ogółem, jak się da i kto poprosi mnie. Dorywczo. Dorywczo pracuję. Taki... To będziesz pan u mnie mieszkać i będziesz pan pracować. Na etacie. Proszę? Na etacie. Nie słyszę? Na etacie. No, na etacie będziesz pan. Szykuję się dla pana miejsce. I będziesz pan gdzieś tak po 20 będziesz pan mieszkać. Czy ja mógłbym, ale to już będzie poza kamerą, zadawane pytania. No właśnie, Janku, właśnie słyszałem, że masz prawo jazdy. Jakimi samochodami jeździłeś? Jakie masz prawo jazdy w ogóle? Prawo jazdy posiadam kategorii B i T. 13 marca już są ustalane warunki pracy. A i chcę zaapelować do widzów, że ja potrzebowałem pomocy, teraz chcę pomóc dla tego człowieka, dla pana Jana. On jest bezdomny i proszę, będą podawane numery butów w drugim odcinku. Numery butów, koszuli, rozmiar, kurtek i tak dalej, ubrania. I proszę nam adres przysyłać, a będę przekazywany dla tego pana Jana. On u mnie zamieszka, oczywiście, i zaraz pójdziemy, sprawdzę Jana, jak drzewko robi, jak wszystko, jak pracuje i wtedy jak coś jakiego, to on zostanie u mnie na miejsce Wojciecha S. Majora i będą razem. Aha, chcę się zapytać, panie Janie, czy pan wyraził zgodę razem prowadzić rajta ten, na żywo inaczej? Nie ma sprawy. Występować, no tylko ja ostrzegam pana, od razu powiem, że tam ludzie są różni tam tak. I wulgarnie, i niewulgarnie będą jechać, jak powiem, jak po maśle. I żeby pan się nie obrażał się, jak będą jechać. Tak jak zaznaczyłem, o godzinie 8 będą wstawać do pracy. Będziesz mieć jedzenie, wszystko. Będzie zapewnione, masz wszystko. I tylko musisz wykonywać moje polecenia. Polecenia, jak pan posprzątać, podwórek zagrabić i tak dalej. Skopać ogród, trzeba nie pomóc. Posiejemy warzywka dwóch. Cebulka czy tam. Z alkoholem to będziesz miał mniej dostępu, od razu mówię. No, tam piwko jedno dostanie zawsze. Na obiadek, kieliszeczek dostaniesz albo winka, albo budeczkę dostaniesz i do robotki będziesz. Dobra? A teraz życzę tobie smacznego. Nie będę przykładać w jedzeniu. I zjedz sobie spokojnie, Janie, tak jak człowiek. Na razie dziękuję. W drugim odcinku powiem dla państwa, jaki pan Jan nosi ubranie, kurtkę i tak dalej. Powiedziałem wszystko, jakie buty. Następnie łoś zostaje od razu stestowany. Dobra, starcz, Janek. Bierzesz kosz. Ja ci pokażę, jak bierz. Z tej strony zabierzcie. Robisz z tej strony, kiedy tu trzymasz. A z tej strony robisz? A ty? To ja leworęcznie. Ja nie muszę się dotykać się nawet. Ja mogę coś innego robić sobie. Coś dla chwili spuści bawić. O. I zaraz będzie wiaderko narąbane. No. Jak pod maszyny wylatują drzewka. A na jutro noszę toporek na świerce i będzie szło jak pod maszyny idzie. Janek Łoś to pracowity, dobry chłopak. Fajny chłopak jest. O. Wynik testu zadowalający. Kononowicz zamierza otworzyć przedsiębiorstwo bazujące na pracy Jana Ełu. Chcę, ażeby mnie wynajmowali. Czyszczenie pieca, raz, dwa. Rąbanie drzew. Trzy. Piłowanie drzew na podwórku. Mam dwie piły. Mam człowieka. I będę z tym człowiekiem możemy zarabiać. Ja będę mogę zarabiać z nim. Piłowanie drzew u was na podwórku. Następnie 2x40-sekundowy film adresowany nie wiadomo do kogo, bo jak się domyślam, Konon zrobił akuratne wielominutowe expose do wyłączonej kamery. Dobra. O,
Jaki brudny. Proszę bardzo, no jak nie wiem, morda. Ładnie, nie? Fordę trzy! Zaraz tą kamerę już zaczyna! Ręce nie można umyć! Jak pan siedzieć? A po co to nakładać? Żeby widzieli, co ja robię! Szanowni Państwo, dzień dobry. Dobry wieczór raczej. Włączone do nagrywania? Nie. Nagrywa. Ja włączyłem teraz, znowu. Nagrane było. Szanowni Państwo, na zakończenie chcę powiedzieć. Jeżeli rodzice nie przyjadą do godziny z synami 9 jutro, list idzie wyżej. Dziękuję bardzo. Majorowi nie pozostało już nic, jak żalenie się. Moja kariera będzie się tutaj kończyła, ponieważ Krzysztof Kononowicz po prostu chce mnie wymeldować. Muszę zabrać kamery, bo ja to kupiłem i samochód musi zniknąć z podwórka. Wszystkie rzeczy zabiorę i po prostu muszę poszukać pokoju i sobie weźmie sobie kogoś. A Łosia sobie weźmie i sami oni tu będą mieszkać i będą sobie świętować, a niedługo święta są. Do tego on od dawna pragnął, aż wreszcie to po prostu osiągnął, jak to się mówi. Pozbył się majora, jak to się mówi. I będzie sobie sam tutaj, bo to ja mam umowę na kamery i na samochód i to po prostu w sobotę kuzyn przyjedzie i samochód z podwórka zabierze. Gada ludziom, że wymelduje mnie, wymelduje, to wymelduje właśnie już. 15 marca major ma największy przypał w historii szkolnej 17. Dzień wcześniej, podczas libacji z Knurem i Łosiem, Struś poszedł do samochodu swojego Opla nowego rzęcha i zaczął wciągać nitro. A Konon się zorientował i wezwał karetkę. Masz się. Z tym telefonem. Poniedziałek kiedyś będę zabrał. Na ciebie, jak królową buteleczkę znalazłem. Halo. Jak buteleczkę? Dawaj, szanowny państwo, kochani moi. Nie nagrywaj tego. Powiem szczerze. To samochód dzisiaj będzie spalony. Spalę samochód i chata będzie spalona. Dla was, że wczoraj była imprezka, ale po imprezce major tak zrobił. Fajnie imprezkę jeszcze, że było pogotowie, było fajnie. Pogotowie było? Że ekstra było. Major, było pogotowie? I tak dalej. Nie denerwujcie się. Trochę spokoju. I szanowni państwo, wiadomo, co major robi. Dobra, nic nie gada. Dziękuję. A trzeba się lajta zrobić. Sławek, nie rób lajta. Sławek, nie rób lajta. Ja zadzwonię do ciebie. A ja wiesz, co ja zrobił? Ja ci mogę powiedzieć, co ja zrobił. Tego nie nagrywaj. Nie nagrywaj. Nagrywaj. Przez telefon, co ja rozmawiam. Nagrywaj. Nie. Dobra, później do ciebie zadzwonię. To już wszystko na dziś, dziękuję za wytrwanie do końca i pozdrawiam. Szef sztabu.